Ja nie mogę się wypowiadać za niego, a już tym bardziej nie mogę potwierdzać czegoś, czego nie wiem. Dola, śledzę Cię w mediach społecznościowych. Dzięki. I dzisiaj oglądałam Twoje story od samego rana. Także oprócz tego, że wiem, że szykowałaś się na ostatnią chwilę, wiem też, że byłaś przygotowana na pytania dziennikarzy odnośnie swojego ex-małżonka. Dlaczego okradał inwestorów? Wiem, że Ty powiedziałaś, nie wiem, czy coś się zmieniło w tej sprawie? Wiesz, no to jest postawienie tezy, to tak naprawdę nie wiadomo na jakiej podstawie. Dopiero się okaże, on się wypowie i zajmie stanowisko. Ja nie mogę się wypowiadać za niego, a już tym bardziej nie mogę potwierdzać czegoś, czego nie wiem. Bo może się to okazać nieprawdą. Natomiast, tak jak powiedziałam, to są pytania, które powinny trafiać na ręce osoby zainteresowane, przede wszystkim odpowiedzialnej za finanse i dokumenty, czy nie wiem, no, kontakty z inwestorami. Natomiast ja z inwestorami gram do jednej bramki. Dla nas najważniejszy i dla mnie jest ten film, żeby on odniósł ogromny sukces, więc to się tylko dla mnie liczy i zrobiłam wszystko, żeby ten film był naprawdę wspaniały.